Przepraszam, nie będę została. Także ja krótko mogę powiedzieć, że byłem przewodniczącym. Jakoś mi się dobrze współpracowało i teraz też zgłosił kolega moją kandydaturę i chcę. Proszę Państwa, jestem z wykształcenia magister inżynier mechanik, żonaty, dwoje dzieci, czworo wnuków. Co jeszcze mogę dodać? Udzielałem się trochę w sporcie i interesuje mnie sport. Byłem reprezentantem Polski, także i tyle. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę o pytania do odpowiedzi, bo nie lubię się chwalić. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Marka Wysockiego. Mieszkam się w Pieściu. Nazywam się Marek Wysocki. Jestem emerytowanym strażakiem. Mam rodzinę, córkę. Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek, proszę bardzo. Są pytania. Proszę bardzo. Pierwsze pytanie do pana Marka, emerytowanego strażaka. Proszę powiedzieć, jak dawno jest pan na emeryturze, jak długo pan pracował jako strażak i czy ma pan doświadczenie w pracy w organach tego typu. Dziękuję. Proszę bardzo o krótką odpowiedź. Jestem 6 lat już na emeryturze. Odszedłem na pełną emeryturę. Jestem drugą kadencję w Radzie Dzielnicy, także no więc cóż mogę powiedzieć. Nie wiem, czy chodzi o organizację z panem strażakiem, moje pytanie brzmi, czy brał pan udział w pracach organów samorządowych? Państwo doskonale się znacie z poprzednich rad, bo część radnych jest już po raz kolejny radnymi. Niemniej jednak zawsze takie pytania jak najbardziej mają sens. Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać, czy komisja skrutacyjna już się ukonstytuowała? To prosiłbym jedną z pan przewodniczących komisji skrutacyjnej o zabranie głosu i poinformowanie o trybie głosowania. Głosujemy poprzez postawienie tylko jednego znaku X w kolumnie jestem za wyborem przy jednym z kandydatów. Przy czym przy innych kandydaturach mogą Państwo zaznaczyć, że są przeciw lub wstrzymują się od głosu. To tak mam zrobić. Czy są jakieś pytania, nie będą jakieś ścisłości dotyczące trybu sposobu głosowania? Jeszcze raz powtórzyć zasady głosowania. Proszę bardzo. Głosujemy poprzez postawienie tylko jednego znaku X w kolumnie. Jestem za wyborem, bo jest tam taka kolumna. Jestem za wyborem. Przy jednym z kandydatów. Przy czym przy innych kandydaturach mogą Państwo zaznaczyć, że są przeciw lub wstrzymują się od głosu. Ale nie muszą. Żeby głos był ważny, bo jeżeli to dwa krzyżyki na przykład, że jest za i przeciw, to jest ważne czy nie ważne, bo nie zrozumiałem. Jeżeli przy dwóch różnych nazwiskach, to oczywiście jest ważne, jeżeli przy jednym nie. Tam są takie rubryki. Jestem za wyborem, jestem przeciw wyborowi, wstrzymuję się od głosowania, czyli w każdej z tych rubryk. Jak ktoś chce, to może postawić znak. Czyli przy jednym jeden znak. Jak jest jeden znak i jestem za wyborem, to głos jest za wyborem. Proszę Państwa, to jest bardzo proste. Jest dwóch kandydatów, są dwa nazwiska i są trzy wybruki. Za, przeciw i wstrzymuje się od głosu. Głos jest ważny, jeżeli postawimy jeden znak przy nazwisku, tak? Jeżeli postawimy dwa X-y przy nazwisku, głos naturalnie jest głosem nieważnym. Proszę bardzo. Z
stawiając znak X, jestem przeciwko, oznacza, że jest głos odejmowany temu kandydatowi? Nie, nie, nie. Nie, nie. Jest ta rubryka. Słucham jeszcze raz. Jest ta rubryka. W jakim celu jest ta rubryka stworzona? No jeśli się tam dwoma, to idziemy za. Jeżeli postawi pan znak X, głosując za jednym i za drugim kandydatem, głos jest nieważny, ale może pan postawić znak X, na przykład będąc przeciw, a drugiemu kandydatowi będąc za, tak? Liczy się za. Liczy się wtedy głos za. W jakim celu jest rubryka przeciw? Proszę, mogę? Panie przewodniczący, może słówko? Proszę bardzo. Głosujecie państwo tutaj w sposób w systemie większości bezwzględnej, czyli liczba głosów za kandydatem musi być większa od sumy liczby głosów przeciw i wstrzymujących się. I dlatego taki właśnie sposób głosowania. Czyli trzeba zaznaczyć przeciw i wstrzymuje się. Niekoniecznie, bo jeżeli państwo nie oddacie tam głosu, to one i tak są liczone w stosunku do głosów za, tak? Brak głosu przeciw, brak wstrzymującego się oznacza, że jest przeciw wstrzymujący się. Szanowni Państwo, pan zacznie. Sytuacja, kiedy głosujecie za jednym z kandydatów, jednym i wyłącznie jednym, głos oddany na tak za dwoma kandydatami, bądź w ogóle nie oznaczający skreślenia jednego kandydata za, jest głosem nieważnym. W sytuacji natomiast, jeżeli Państwo skreślacie jednego z kandydatów na tak, a w przypadku drugiego kandydata nie dajecie znaku tak, głos jest również ważny. Bo możecie Państwo wyrazić swoją opinię, na przykład, że jeden kandydat jest lepszy od drugiego, ale nie dyskredytujecie do kandydata drugiego, natomiast nie chcecie go jako tego, na którego głosujecie. Tak jak powiedział Radny Guzmuch przed chwilą, najważniejsze jest zakreślenie prawidłowe przy jednym z kandydatów na tak i wybór bezwzględną większością głosów. Ale to tak jest bardzo zasadne i mądre. Proszę bardzo. Chciałem się zapytać, osoba, na którą albo możemy, znaczy wskazujemy tą, za którą jesteśmy, a druga jest, to są rubryki za, wstrzymuje, przeciw, tak? Nie można tylko za. I teraz ta osoba, którą nie zaznaczymy, to jak będzie odbierany? Przeciw czy wstrzymujący? Nie. I jak? Nie dostała głosu, to głosował pan za konkretną osobę. Jest troszeczkę niezrozumiała dla osób, które no, są pierwszy raz w Radzie. Dlatego z tego względu mówią. Dziękuję bardzo. Myślę, czy są jeszcze jakieś pytania, czy wszystko jest jasne? Dziękuję bardzo. Jest 20 osób, nie ma jednej osoby, jest 20 osób. Jedna karta zostaje, więc proszę o rozdanie komisji skrutacyjną 20 kart do głosowania. 11 głosów jest większością bezwzględną, więc kworum jest. Jest.
Szanowni Państwo, jeżeli ktoś skreślił daną osobę, zapraszam, każdy pojedynczo rzuca swój głos do urny. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Poproszę panią przewodniczącą komisji skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania. Otóż pan Piotr Osiak otrzymał 14 głosów za. Pan Marek Wysocki otrzymał 5 głosów za wyborem. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, gratuluję. Informuję, że został pan Piotr Osiak. Serdecznie panu przewodniczącemu gratuluję i zapraszam do stołu prezydialnego o prowadzenie dalszych obrad. Thank you.
Dziękuję Państwu za zaufanie. Myślę, że ta współpraca będzie się między nami układała dobrze, tak jak w tej poprzedniej kadencji. Niczego nie chcę obiecywać. Po prostu będziemy pracować dla dobra Lublina. To tyle. I jeżeli już Chciałbym prosić na piśmie tutaj dostarczyć wniosek do rozszerzenia porządku obrad.